Ja pierdzielę, jaki content ma Berso? Pierwszy. Nie, czekaj. To widzieliśmy jeszcze. O czym to było? A, bo to na czasie było. To ja wszedłem w ten filmik tylko. I nie patrzyłem na jej kanał. Nawet nie wiedziałem, że ona takie rzeczy robi. Trzeba pooglądać coś. Dobra, trening. Cześć, witajcie. Trening. Spartiatik! Yeah, boy! Na moim kanale. Ja jestem Weronika i w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak wygląda. Ale dziwnie wygląda jej twarz. W sensie bez... Nie wyzywający, ale co się stało? Jakbyś miał low tekstury w gierce. Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i w dzisiejszym odcinku. Albo w cyberpunku postać się nie doczytała. O kurde, nie, żartuję. Bardzo ładnie wygląda. Działa, odpowiem wam też na najczęściej zadawane pytania na moim Instagramie. Także zapraszam nie, was. Normalnie teraz czekam na Karolinę, czyli na moją trenerkę. Pomyliłem no i zaczynamy się. Ostro ćwiczenia. Pokażę wam, jakie ćwiczenia wykonuję na pułupę, na brzuch, bo w sumie to są te partie, na których ja się najbardziej skupiam. I może również was jakie partie? Zainspiruję do ćwiczeń. Skupią, a jeżeli taki odcinek wam się spodoba, czyli taki w sumie luźny vlog, to oczywiście stoicie łapki w górę i subskrybujcie, żeby z każdym filmem, żeby nic nie minęło. Nie bądźcie przytula do mnie. Łapami. A teraz pierwsza rzecz po wstaniu. Zazwyczaj robi to Karol, czyli pójście z chmurą na zewnątrz, żeby się załatwiła na zewnątrz, bo już tak ją przyzwyczajamy. Ale nie obrażam jej. Kulka teraz jest w ogóle wegan. Ma uczulenie na praktycznie wszystko. Nie może jeść żadnego mięska oprócz dziczyzny. Ma uczulenie na wszystkie karmy. No ale teraz jej gotuję. Pokażę wam zaraz, jak wygląda lodówka chmury. I jako przysmaki nie ma mięska, nie ma suchego mięska, tylko ma na przykład jabłuszka, bananki i tak dalej, i tak dalej. Chmurka? Poproszę. Tak. Proszę państwa, to jest lodówka chmury. Tu są posortowane ale porcje na duże żarcie. Ja o, mam te pomidory w lodówce też, z Biedronki. Tu są dużo rzeczy. Ketchupik. Zara jakiś tam, wiesz, chłop 5 subów będzie nagrywał tak. Ekipa spożywa alkohol, wiedzieliście o tym? Oni mają family friendly, ale piją! Jak to się dzieje? Mówię wam. Posortowane porcje na jedzonko dla chmureczki. Chmura? Jak to nie proszę. Ich? Ale to psa. A to jest lodowa psa. Super. Tak, tak. No i brzuszek taki się. Pełny. Taki najadam pełny się. Brzuszek jest taki pełny. Jeżeli chodzi o moje jedzenie, moją dźwięk, to zanim zacznę trening, nauczyłam się, nie mówię już niczym, tylko zanim, po waszych sugestiach. No zanim zacznę trening, zazwyczaj wypijam sobie już butelkę takiego napoju albo Oshi Zero, albo wody, albo na przykład soku pomarańczowego. Jeżeli na przykład czuję, że mam trochę za mało cukru, to wtedy piję taki świeżo wyciskany sok pomarańczowy albo kawę. Ja ogólnie nie jestem jakąś super zwolenniczką kawy, nie piję jej zbytnio dużo, aczkolwiek przed treningiem faktycznie ona mi trochę pomaga. Jeżeli chodzi o jedzenie, to czasami stara, że przed treningiem sobie coś zjem, ale jednak wiem, że mój organizm nie za dobrze na to reaguje i wolę po prostu sobie wypić kawę albo właśnie wypić sobie jakiś świeżo wyciskany sok i później mam o wiele więcej jakoś tak energii, a ten posiłek sobie jem po treningu. Jeżeli chodzi o moje jedzenie, to staram się odżywiać zdrowo. Wiadomo, że te cheaty się też zdarzają, że sobie czasami zjem maczkę, czasami sobie zjem KFC, ale staram się to ograniczać i tak samo ograniczam produkty takie typu jak słodycze, chipsy i tak dalej, i tak dalej. Pokażę wam później takie produkty, które Karolina mi powiedziała, że są ok. No właśnie, tak gadam przy tej lodówce, muszę zamknąć, zaraz otworzę. Bo one są mimo wszystko takimi zamiennikami, gdzie jak jestem na jakiejś imprezie, to żeby nie jeść normalnych chipsów, tylko sobie zjeść takie, które mają mniej kalorii czy mniej tłuszczu. Ale jeżeli chodzi o produkt, który u mnie w lodówce się znajduje. Ostatnio w ogóle pokazywałam wam, jak wygląda moja lodówka i praktycznie było pusto, bo cały czas tam albo rzeczy przetworzone, albo właśnie sobie podjeżdżałam i gdzieś brałam jedzonko, a teraz jedzenie przygotowuję sobie sama. No i oczywiście tutaj jest chmura, tutaj jest moja półka, czyli głównym moim składnikiem są jajka. Jest serek wiejski, który a propos uwielbiam i serek wiejski jest fajną opcją nie tylko też na słono, ale też na słodko. Można sobie dodać do niego banana i już tak naprawdę nam wystąpi taką małą przegryzkę i na pewno ma mniej kalorii niż taki słodycz, który byśmy zjedli i na pewno też jest zdrowszy. Oczywiście też pomidorki, szczypiorek, jakieś serki takie różne. No i też lubię bardzo parówki. Jeżeli chodzi o owoce, to jem jabłka, grejpfruty, pomelo. Uwielbiam grejpfruty i pomelo i w ogóle takie grejpfrut ma bardzo mało kalorii, pomelo też ma bardzo mało kalorii. Coś
wyświetlę wam tutaj, więc tak naprawdę zastępuję nam przekąskę taką, wiecie, niezdrową, czyli jakąś czekoladę, batonik. Wiem, ja fizowaty mam to od dawna ustawione. Właśnie, poczekajcie, bo teraz mi przypomniałeś, żebym dodał tego, mlady, bo zapomniałem. FFZ. To szybko dodam, bo znowu usunęli. To prawda, czy nieprawda, że usunęli? O kurde, w ogóle nie ma? A nie, jest, dobra. A muszę najpierw usunąć tamto. Nie, czekaj. Jest mlady, czy nie? Ty, w ogóle tego nie mam. Czy ja nie dodałem przypadkiem czego innego? Nie, ostatnio używaliście przecież. To musieli skasować. A i Polska Górą skasowali też, ale na szczęście jest nadal. Muszę coś wypieprzyć, bo widzę, że nie ma miejsca. A nie, bo oni pousuwali te emotki i one mi zajmują tego, sloty, zapomniałem. Dobra, dodaję to mlady jeszcze raz. Proszę bardzo, zara będzie. Parę minut i jest. Ok? Tonika i tak dalej, chociaż powiem wam szczerze, że przez te dwa tygodnie jak nie dam słodyczy... Dodaj to przy... Nie, to tęskniłam trochę za tymi słodyczami, ale byłam dumna, chciałam sobie, wiecie, zrobić taki trochę reset od tych słodyczy i zobaczyć, ile wytrzymam. Dodaj sogu, bo wróciło? Kurde no. A jest pog, widzę. Pog. Mamy pog? Nie jest. Czemu mi się wyświetla, że jest nowe? Myślałem, że też wypieprzyli. Nawet nie wiem, co jest. To weź mi daj link do BTTV, do POG-u. Nie no, u mnie to była zmiana chleba. Nie wiem, Tomek. Takie białe pieczywo, a teraz porzuciłam się całkowicie na żytnie pieczywo. Ja w ogóle żytnie pieczywo bardzo lubię i ono jest zdecydowanie zdrowsze niż taka cenna biała bułka. Podczas treningu to jest fajne, że bardzo piję dużo wody. W sumie ja piję bardziej na takie herbatka, taka zero. O, Jezu, ile mają kubków i sutów w chacie. Ty! Boże! Dodać jakąś cytrynkę, mięta i wtedy już mi smakuje. Są ale nie mogłam się w ogóle przemóc, żeby pić taką, wiecie, zwykłą wodę. Ja mam te dwie łyżki na karcie, dwa widelce. Jeden nóż w sumie. Hejka. Na chillu. Pierwszy raz, chyba ty się spóźniłaś, nie? To trenerka? Jest już ze mną moja trenerka Karolina. Żeby wam też zobrazować, jak my ćwiczymy, żeby wam pokazać tak dalej, powtórzyłam, że zapytam Karola o takie podstawowe pytania, które ja jej też zadawałam, jak zaczynałaś moją współpracę. Żeby wam też pokazać, jak u mnie to wygląda, jakie ćwiczenia są najfajniejsze, jak u mnie się sprawdzają, czy faktycznie ten trening jest taki ciężki, czy odwołuje treningi. Ale ogólnie chyba nigdy jeszcze nie widziałaśmy w takim ładnym stanie na treningu, chyba że jak trenowałyśmy jakoś wieczorem. No dziwnie wygląda, jakby Wersow przy tej trenerce. Jakby serio miała low tekstury. Nie wiem, czemu tak dziwnie wygląda. Chyba się tak bardzo przyzwyczailiśmy do tego, że ona ma dużo makijażu, nie? Bo nie wiem, czemu to tak dziwnie wygląda. No ta trenerka wygląda jak zwykły człowiek. A ona nie. Tak, to zawsze staje taka ledwo żywa. Karola, jak uważasz, czy każdy musi mieć sprecyzowany trening, który twoim zdaniem powinien się powielać? Czy lepiej jest, że ćwiczenia angażują trochę więcej partii ciała? Jak sobie to też rozplanować? Jak w ogóle zacząć? Może tak. Jak to wygląda? No przede wszystkim, tak jak w twoim przypadku, Werka przede wszystkim koncentruje się na pośladkach i na brzuchu, ale nie możemy tylko i wyłącznie ćwiczyć cały czas pośladkach i cały czas mięśni brzucha. Wiadomo, że te mięśnie stosunkowo są niedużymi mięśniami, ale musimy przeplatać też innymi ćwiczeniami, które są właśnie wielostawowe i też minimalnie te ćwiczenia gdzieś tam wtrącać i starać się jakby przekonać się do tych ćwiczeń, typu właśnie martwy ciąg, pychanie bioder ze sztangą, dużo właśnie ćwiczymy z grupami oporowymi, które mają właśnie za zadanie uruchomić ten pośladek, no i też właśnie spinać te mięśnie brzucha. Często jest tak, że dane ćwiczenie sprawdzi się w przypadku większości osób, ale mogą być takie ćwiczenia, które będą na przykład rozbudowywały uda, a nie typowo pośladki, tak? I jedna osoba będzie bardzo fajnie sobie
ćwiczyła i od razu osiągnie jakby zamierzony efekt, a druga zupełnie jakby przeciwny, tak? Czyli... Bo niektórzy chcą właśnie mieć mniejsze uda, a niektórzy właśnie mają te uda za małe i chcą sobie je rozbudować. Moją pierwszą rzeczą, którą ja Karolinie powiedziałam, to było Karola, ja nie chcę rozbudowywać udy. Ty, wiem jak pomniejszyć dłonie dla wersów. Przepis, zrób szota i wyślij. Jeżeli będzie miała giga duże przedramiona i bicepsy, tricepsy, to dłonie się nam wydawały małe. Nie? No jakby optycznie. Siema Foe, pokazywałem emotki od ciebie piękne. Jak chcesz to sobie zobacz. Ale piękne, piękne są. Ale no niestety, myślałem, że cię nie będzie w ogóle, to nie czekałem, bo pisałeś, że macie mniej być. Ale siema, siema. Tak, ani ud. Proszę, czy tak się w ogóle da? Bo zazwyczaj, jeżeli pracujemy nad pupą, to w parze idą jednak te uda, tak. Idą jednak nogi i Karola ma na to fajny sposób, czyli nie wchodzenie na palce, tak? Dokładnie. Też Werka ma dosyć wzmocnione łydki po tańcach, tak? Więc musimy uważać jakby, żeby unikać tych wszystkich ćwiczeń, w których będziemy mocno angażować właśnie te wejścia na palce. No i też staramy się ćwiczyć jak najmniej typowych przysiadów. A jaki jest sobie pokczam? Napiszcie pokczam na czacie w ogóle. Nowy jest czy stary? Czy jakiś coś się dzieje? Co to jest? To jest pokcio? Więcej ćwiczeń, które będą po prostu sprawiały, że ten pośladek będzie ładny, krągły. Przy wszystkich ćwiczeniach myślimy o tym, żeby ten pośladek... Dobra, już nie tłumacz. Mam ręce i na przykład ja schodzę na dół i te moje ręce mogą się... Ale mam przeprosty! Chyba i ręce zaraz pękną. Ja schodzę na dół i te moje ręce... Kurde! Ja pierdzie. Te łokcie mogą się... Ja mam tak samo. Ma giga przeprosty. Zawsze tak. W drugą stronę. I to się nie da na tym, wiesz, jakby nie da się nic z tym zrobić, bo tak naprawdę to już mam genetycznie, że to robię tak i patrz. Tak. Te moje ręce wyglądają. Ostatnio właśnie jak byłam na high heelsach, to po prostu te ręce mi tak latały. I na przykład rzeczą, którą zawsze robiłam, żeby uświadomić ludzi, że to faktycznie tak jest, to jest co? Patrzę, mam tak łokieć, nie, w sensie dłoń i tak mam trzymam. Na przykład ten łokieć mogę całkowicie odwrócić, nie? Tak, nie opuszczamy bioder. Super. I ciach. Do góry wracasz. Pięknie. I do tyłu. Cały czas zgięte kolano na zewnątrz, do tyłu. Nie opierasz się na dłonie, tylko jakbyś chciała je lekko do przodu przesunąć, lekko zgięte łokcie do boku i do tyłu. Cały czas zgięta noga, tak jakbyś miała coś pomiędzy. Syczy coś? To w filmiku jest. Nie wiem, co im tam syczy. Słuchaj. Do boku i do tyłu. Widzisz? Chyba na gazie coś. Cały czas zgięta noga, tak jakbyś miała coś pomiędzy... Na gazie coś mają. Jak do góry, to tu i mocno spinasz pośladek. Pana lustro. Pomiędzy... I tutaj jak do góry, to tu i mocno spinasz pośladek. Okej. Okay. No ta. I tak. Oto jest ono. Hop i hop. Jeszcze trzy. Jeszcze dwa. Jeszcze jeden. Zatrzymujemy i zielona guma, proszę bardzo. Skąd brać tą motywację do ćwiczeń? Skąd ją w ogóle wziąć? Z dupy, dobra, pokaż dalej ćwiczenia. Kurde, bo mi się myszka pierdzi. Kolano nad kolankiem i samym mocno. Ręczko. Samym kolankiem do góry, palce zadarte. Hop. Super. Stopa też się odrywa pięknie. To jest ulubione ćwiczenie Merki. Nienawidzę tego. O, no ma tą gumę. Jeszcze trzy, jeszcze dwa, jeszcze jeden. I podnosimy się do góry. Hop. Tak. Ćwiczenie dla ninja chyba, jak się skrada. Super. I głowa sobie też. Wydech. Mocno rozciągamy górę. Pięknie. Komora się zainteresowała, teraz przychodzi. Tak. Chcesz ćwiczyć mysza? Też chcesz ćwiczyć? No pewnie. Tak, pięta jedna. Witam, przygotowana. Chmura! No chmureczka! O nie. Ale śmierdzisz tym łososiem. Wydech, trzy. Pięknie. I ostatni. Brawo. Jakie twoim zdaniem produkty należałoby całkowicie ograniczyć? Kiedy będzie ona u warszawskiego koksa, ile na klatę wyciska ta Werców? Ciekawe, ile by wzięła, nie? Stretching bardziej boli, ale faktycznie działa. 30 kilo? Nie wzięłaby aż tyle.
Nie ma bata. Trzymaj sobie teraz łokcie i teraz zjeżdżamy do dołu. Nie wiem, czy 20 tak, wziąłeś. Do góry. Już takie łapy ma. Do dołu. To może więcej. I do góry. Ogon zawinięty cały czas. Jeszcze dwa. I na dół. Pięknie. Płasko. Płasko. Super. Ty, ja taki trener personalny, ale influencerów to pewnie więcej zgarnie niż taki zwykły dla zwykłych ludzi, nie? Ciekawe, ile zgarnia taki trener za trening jeden. No ale pewnie giga dużo. I tak, super. Taki króciutki ruch. Ciach i ciach. Dasz najlepsze po treningu już, tak? Nie? Już taka, dobra, mam jak to. Nie? Dajcie znać, czy będziecie ćwiczyć. Dwie relacje na Instagramie? No nie wiem. Razem z nami, zawsze może sobie zapędzić te ćwiczenia. Jakie złodziaki. Zapasy zwierząt w domu ekipy, widzowie. Patologia się zaczyna. Zazwyczaj właśnie tak się ogarniam, maluję, a później... Zobacz! Wygląda jak inny człowiek. Zobaczcie, jaki jest. Tekstury się doczytały, 21 minuta. Zazwyczaj właśnie tak się ogarniam, maluję, a później przychodzę właśnie do jedzenia. Mniej więcej pół godziny do godziny mam odstępu między ćwiczeniami a jedzeniem. No i zazwyczaj na śniadanko sobie robię właśnie jajka, jakieś warzywka albo paróweczki. Ale dzisiaj postawię właśnie na jajka. Ale najważniejsze w diecie. Leciały. Tak, one zawsze tutaj tak przychodzą. Te parówki to musi być sponsor chyba Wersow, że ona je tak pije przechętnie. Potem kolację już bym zjadła około godziny 18, a ja jeszcze wiesz, siedzę na przykład do czasami drugiej, trzeciej w nocy i coś jeszcze robię, więc jakby chcę sobie jak najbardziej to wydłużyć, żebym też troszeczkę mniej zjadła i żeby te posiłki jakoś się fajnie rozłożyły. Zaraz zobaczymy makcelek. Oho, to jest 5 sekund tutaj już, jakieś jedzenie? Zobaczcie, zaraz tutaj wejdzie. Założę się, poczekajcie. Idzie. A tu jeszcze kilo najzrobiło. Ale już zdecydowanie lepiej mi to wychodzi, już sobie ćwiczę. Ale zobacz, no. I co tutaj jest największym? Chyba te rzęsy, co widz napisał, to chyba prawda. One robią tak, że ona ma teraz oczy. Wcześniej miała jakby niedoczytaną tą część twarzy. I chyba ust, nie wiem czy ust miała. Nie, miała chyba i wyglądała trochę jak ten z McDonalda, co dzieci straszył. No i już poniekąd mogę powiedzieć, że już umiem twerkować. Czy zdrowo się odżywiam? Nie mogę powiedzieć, że odżywiam się w pełni zdrowo. Raczej no staram się odżywiać zdrowo i ćpajam sobie takie nawyki, żeby faktycznie sięgać częściej po zdrowe niż po niezdrowe produkty. Stosuję też wiele zamienników takich niezdrowych produktów, tak jak na przykład zamiast na przykład już miałabym zjeść na imprezie chipsy, to wolę zjeść już na przykład chipsy less fat, czy właśnie na przykład jakieś chrupki takie zbożowe i tak dalej, i tak dalej. Już sobie po prostu zamieniam. Gdzie na co dzień na przykład sięgnęłabym po frytki, to teraz wolę na przykład ugotować te ziemniaki. Tak samo na przykład jeżeli chodzi o słodycze, bo jest też pytanie, jak udało mi się przetrwać bez słodyczy i czy stosowałam właśnie jakieś zamienniki, jak sobie z tym radziłam. Po prostu przerzuciłam się tak naprawdę na owoce i jadłam sobie na przykład grejpfruty, bo grejpfruty mimo wszystko są mało kaloryczne i faktycznie dobrze wpływają między innymi na mój organizm. Ja też sobie... Gredisa czy zagram? Nie wiem, czy jest dostępna. Mówił, że mają przejść najpierw, ale jak przejdzie, to nie wiem, nudzi mnie trochę ona. Nie wiem, czy jest warta iluś tam godzin napieprzania. Siema, Kuba. Do końca schudnąć, bo ja nie czułam się, że jestem jakaś gruba czy coś w tym stylu. Absolutnie nie. I też takie pytanie się pojawiło, czemu ćwiczę, skoro jestem chuda? I czemu jestem na diecie, skoro jestem chuda? Ja nie jestem na jakiejś diecie takiej wyznaczonej. Bardziej staram się jeść po prostu zdrowo, a ćwiczę dlatego, żeby po prostu czuć się też lepiej w swoim ciele i żeby po prostu zadbać też o jędrność i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja mam dosyć krótkie nogi, ponieważ mam 1,62 m wzrostu i gdzieś tam zawsze starałam się, żeby te nogi moje nie się jeszcze bardziej nie powiększały. Nie, wcześniej powiedziała. Ja staram się, żeby tych moich łydek jeszcze bardziej nie rozbudowywać, a wręcz przeciwnie, starać się po prostu je utrzymać albo nawet jeszcze troszeczkę zadziałać tak na ten mięsień, żeby on się jeszcze bardziej nie rozbudowywał, bo mi bardzo łydki właśnie się powiększyły przez taniec, bo tam wszystko było właśnie na paluszkach tańczone i tak dalej, i tak dalej, więc troszeczkę te łydki sobie rozbudowałam. Ale wracając do pytania o efekty, może pójdzie w to zdecydowanie zauważyłam efekty. Po pierwsze, czuję, że naprawdę dużo piję tej wody, w sensie staram się nawadniać cały czas, bo zauważyłam, że to jest naprawdę bardzo ważne i mam też to polecam. Nawet jak jecie sobie słodkie, to starajcie się pić wodę i tak zobaczycie już jakąś różnicę, jakieś rezultaty. Jeżeli będziecie ale się szumi unifaz, gorzej niż ja miałam z tym duży problem. Mi się nie za bardzo chciało pić, wolałam zawsze sobie pić herbatę jakąś jedną, niż cały czas właśnie pić tą wodę.
a teraz faktycznie postawiam na to wodę i widzę duże rezultaty. Samo to, że na przykład już nie jestem taka opuchnięta. Skończył deal z Pepsi lekka, pewnie. A zawsze byłam taka, wiecie, że tak stałam, można tak powiedzieć, tak dziwnie to w ogóle określić, ale faktycznie po prostu tylko, jak to płaci. Dziękuję jestem bardzo, Kram. Więc się chcę, kurwa, wzbogacić. S. Dziękuję bardzo za 5 dolarów. Witam. Wstawałam rano, zawsze teraz mam tak, że wstaję i jest super, mam pozytywną energię, a czasami miałam tak, że faktycznie wstawałam, ale jednak czułam się taka zadowolona, fajnie, że... Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę, kurwa, wzbogacić. Greenret 18 dał na Goliborde 5 zł. Hatoni tego psa torturują, bo jest cały czerwony, jest we krwi, zobaczenie jego kolor. Nie. Bo się cieszy, widać po twarzy tego pieska. Więc chyba nie. Mam catering, nie mam na ten moment cateringu, chociaż myślałam o tym. Kiedyś w ogóle jeszcze jak mieszkaliśmy w starym domu ekipy, to tam miałam przez chyba tydzień albo dwa catering, ale totalnie on nie był dla mnie, dlatego że ja za bardzo nie przepadam za takim zimnym jedzeniem. Ja lubię jednak sobie gdzieś na przykład właśnie jajeczniczkę, czy właśnie jakieś rzeczy tak. Dobra. Spoko. Słabe ujęcia w filmie to po pierwsze, następnym razem jakieś inne musi nagrać przy te. No bo to gówniane ćwiczenia były, nie? Nic do oglądania. Pooglądałeś tylko jak ma przeprosty w rękach takie, że mogłaby, jak masz do pompki się układasz, to ona by mogła łokciem, ale z przodu dotknąć. W sensie tym zgięciem, o, ziemi dotknąć. To jest ciekawa nawet umiejętność, ale... No. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę.